Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 5 tygodnia sezonu 5. Gdzie znaleźć gwiazdkę karnetu bojowego, jakie to sekretną, jak strzelić do różnych dołków oraz pokażę wam lokację skrzynek na rozlożach rupieci. Zanim jednak wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania musicie opuścić mecz w inny sposób niż przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego najlepiej jest wygrać gierkę, ale jest jeszcze opcja skoku z wysokości czy eliminacji od przeciwnika. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej gwiazdki. Tym razem musimy podążać za mapą skarbów. Prezentuje się ona następująco i pokazuje nam widmowe wzgórze od góry. A X-em zaznacza dokładnie ten budynek. To oznacza, że gwiazdka może się pojawić na dachu tego budynku, w środku lub nawet pod ziemią. Na ten moment korzystam z wyciekłych informacji i nagrywam to przedwcześnie, dlatego się u mnie jeszcze nie pojawia. Ale miejcie na uwadze opis i przyjęty komentarz, w którym to dam wam znać, czy gwiazdka jest na dachu, w środku czy pod ziemią. Kolejne wyzwanie polega na zaliczeniu 5 różnych dołków piłką golfową z obszaru T. Zanim weźmiecie się za to wyzwanie, to polecam wam najpierw wyekwipować piłkę golfową do waszego głównego koła z emotkami, aby potem jej nie szukać. Do tego polecam wam rozpocząć grę w trybie 50-50, ponieważ jeśli trafi wam się bus bojowy lecący nad golfowym gniazdkiem, to nie będziecie musieli się przyjmować potencjalnymi rywalami. Jeśli jesteście już gotowi, aby wykonać to wyzwanie, to musicie najpierw ustawić się w tak zwanym T-boxie z wyznaczonym miejscem i stąd trafić do dołka. Najpierw polecam zacząć z pola przy korcie tenisowym i stąd trafić do dołka. A potem trafić do dołka z wyznaczonego miejsca obok białego domku. Kilka kroków dalej macie kolejny. Znów tuż obok macie kolejny taki T-box. Piąty, też niedaleko, znajduje się na małej górce. Po drugiej stronie golfowego gniazdka także znajduje się parę takich miejsc. Pokażę wam teraz przykład, jak możecie zdobyć punkt, ale z tej drugiej, trochę trudniejszej strony. Dołek możecie zaliczyć z pola po, patrząc na mapę od góry, lewej stronie golfowego gniazdka, tuż przy budynku z zielonym dachem. Tutaj ustawcie na tej samej żółtej kuli co ja i ustawcie swój celownik dokładnie w ten sam sposób nad drzewem. Teraz wystarczy użyć emotki piłki golfowej i jest. Dalej, następne wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 7 skrzyń w rozlożach rupieci. Skrzynek na rozlożach rupieci na pewno jest więcej niż na spawalni spłuczek. Myślę, że pojawia się tu przynajmniej 5 czy 6 skrzynek na mecz, ale to jak zwykle zależy od RNG. Pokażę wam teraz możliwe lokacje skrzynek w tej miejscówce. Pierwszą, sekretną skrzynkę możecie znaleźć tutaj po zniszczeniu ściany. Tuż obok znajdziecie skrzynkę na zniszczonych autach i kilka kroków dalej także tutaj, a następną tutaj. Skrzynka może także czekać w pomarańczowej zgniatarce. A kolejna tutaj. Jeszcze jedna skrzynka może pojawić się tutaj w boksie z rupieci, a po zdobyciu jej możecie się zbudować do następnej ukrywającej się pod dachem tego budynku. Kolejna w tym domku znajduje się po drugiej stronie, także na górze. A jeszcze jedna w tym małym, dziwnym pomieszczeniu. Możecie spróbować wykonać to wyzwanie w nowym trybie Stabilna Burza, ponieważ w nim rozlosze rupieci zawsze będą na granicy strefy i nie za wiele osób zdecyduje się tam polecieć. Czwarte wyzwanie zleca nam wyeliminować 3 przeciwników w jednym meczu. Nie powinno to być problemem dla doświadczonych graczy. Najlepiej wykonuje się to na składach i trybie 50-50. Pamiętajcie, aby od razu dobijać swoje kile i nie unikajcie walki. Piąte wyzwanie rozkazuje nam zadać 300 punktów obrażeń szczepiaka, śmierci bomby lub granatu. Myślę, że najlepszą opcją są szczepiaki. Możecie nimi łatwo zadać obrażenia, nawalając w nimi bazę przeciwnika. Najgorsze do tego wyzwania są za to śmierci bomby. Nie zadają za wiele obrażeń, a przeciwnikowi zazwyczaj zawsze udaje się uciec przed chmurą. Szóste wyzwanie zleca nam wyeliminowanie 3 przeciwników w szemranych szybach. To kolejne wyzwanie polegające na wyścigu o łup. Patrzcie, gdzie lecą wasi przeciwnicy i starajcie się ustalić, po który przedmiot uda wam się dostać jako pierwsi. I wtedy zabierzcie się za eliminację przeciwników. Siódme, już ostatnie wyzwanie polega na użyciu 3 portali lub wyrw. Zależy, jak przetłumaczycie to Epic Games. Portale prawie zawsze znajdziecie przy posągach Moai oraz na pustynnym obszarze w niektórych miejscach. Dosłownie tonę znajdziecie na wikingowej miejscówce przy płótnym brzegu. Mogą się one także pojawiać przy burgerze obok przyjemnego parku.
Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymamy taki oto ekran ładowania. Lokacji sekretnej gwiazdki, tym razem zdradza nam jej ikonę umieszczoną nad budką, którą otaczają kaktusy w kształt trójkąta, narysowanej na małej tablicy przed dinozaurem. Pewne jest to, że chodzi o dokładnie tą budkę przy torze wyścigowym na pustynnym obszarze mapy. Gwiazdka powinna się pojawić na dachu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do usłyszenia!